W dniu dzisiejszym zostaną podpisane dwie umowy na realizację i rozwój odnawialnych źródeł energii związanych z wykorzystaniem zasobów geotermalnych. Zasoby geotermalne to wielka szansa na to, aby Polska dokonała redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zastąpienie tradycyjnych źródeł energii tymi odnawialnymi źródłami energii w postaci geotermii. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj tę umowę podpisać. Ale pamiętam, że 10 lat temu też podpisaliśmy umowę i przynajmniej my bardzo cieszyliśmy się z tego. Cieszyliśmy się niedługo, bo zmienił się rząd. I dotację, którą mieliśmy wtedy. Nie, że podpisaliśmy umowę. Ale niestety cieszyliśmy się krótko, ponieważ w ciągu pół roku dotacje nam cofnięto. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Dotacje cofnięto, a to odwierty zrobiliśmy. I gdyby nie tamta decyzja tamtego rządu, to dzisiaj ciepłownia w Toruniu już pewnie by funkcjonowała. Potem wiele lat toczyliśmy proces z Narodowym Funduszem. To zostało potwierdzone przez sąd, że dotacja została nam odebrana bezprawnie ze względów politycznych, a nie merytorycznych. Zasoby w Toruniu, jeżeli chodzi o wody geotermalne, są bardzo znaczące. Dzisiaj rozpoczynamy budowę inwestycji, budowę ciepłowni, która daje 25 MW ciepła. 25 MW ciepła daje nam jeden odwiert w Toruniu.